Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie. Z tej strony Michał, ciekawe kawy z bigcoffee.pl. Tematem dzisiejszego odcinka będzie kawiarka. Urządzenie, sprzęt, akcesorium, które z samego rana, kiedy jesteśmy w takim bardzo szybkim rytmie, bo śpieszymy się między innymi do pracy, pozwala przygotować wyśmienitą kawę w dosłownie kilka chwil. A więc, jeżeli jesteście ciekawi, w jaki sposób z kawiarki korzystać, czym jest w ogóle kawiarka, jaką daje kawę, zostańcie z nami. Zapraszam. Kawiarka, którą posiadam w swojej domowej kawiarni, ma chyba 7, może i nawet więcej lat, a więc czasy świetności ma już dawno za sobą. Pomimo tego kawę robi nadal wyśmienitą. Co prawda nie używam już jej zbyt często, naprawdę muszę mieć natchnienie, aby przygotować w niej kawę. Co nie zmienia faktu, że kawę robi cały czas wyśmienitą, wspaniałą, z głębokim body, bardzo fajną, goryczkową. Oczywiście w zależności od tego, jakich ziaren, jakiej kawy użyjemy, ale dzięki temu urządzeniu możemy pozwolić sobie na kawę z dużą zawartością kofeiny, dającą takiego mocnego, konkretnego kopa z samego rana, i przygotować ją, tak jak już wspominałem, w kilka chwil, a rano, kiedy się śpieszymy, to czasami bardzo, bardzo ważne. Kawiarka, słuchajcie, składa się tak naprawdę z trzech elementów. Pierwszy, podstawowy, to pojemniczek na wodę z takim zaworkiem bezpieczeństwa, jak widzicie. Ten zaworek bezpieczeństwa jest bardzo ważny, bardzo kluczowy. W sieci możecie na pewno znaleźć wiele filmów, które pokazują, jak ten zaworek po prostu nie spełnił swojej roli i nie działa. Warto się przed tym ustrzec i najlepiej zakupić sobie kawiarkę z tej wyższej półki cenowej. Oczywiście znajdziecie jakąś podstawową chińską kawiarkę za 10 i 20 zł. Takiej nie polecam, taką odradzam. Oczywiście, jeżeli macie duże fundusze, warto kupić sobie kawiarkę chociażby firmy Bialetti. Ta firma ma opatentowany ten zaworek bezpieczeństwa. Jeżeli takich funduszy jednak nie macie, bo te kawiarki no przynajmniej około 150 zł w górę kosztują, a więc jeżeli nie macie takich funduszy, warto kupić tą nieco tańszą, ale cena niech oscyluje tej kawiarki w granicach przynajmniej tych 50-70 zł. Wtedy macie pewność, że na pewno jest ona nieco lepiej wykonana. Oczywiście tylko tak o tym mówię, bo może być to produkt, który jest wątpliwej jakości, a będzie kosztował właśnie tyle, ale najlepiej sobie tą albo kawiarkę obejrzeć, albo poczytać opinię, a najlepiej po prostu zainwestować, jeżeli to ma być wasze główne narzędzie do przyrządzania kawy, w jakąś renomowaną i tyle. Kawiarka, tak jak już powiedziałem, składa się z trzech elementów, a więc pojemnika na wodę z zaworkiem bezpieczeństwa, sitka, do którego wsypujemy kawę i które montujemy w naszym pojemniku, no i tak naprawdę dzbanuszku, do którego będzie nalewała się ta nasza kawa, która pod wpływem ciśnienia będzie wydobywała się do tego dzbanuszka, z którego następnie będziemy mogli kawę nalać do naszych filiżanek. A więc jak widzicie, bardzo proste i przyjemne urządzenie do przyrządzenia wspaniałej kawy. Rozróżniamy dwa rodzaje kawiarek, jeżeli chodzi o te dostępne na rynku. Są to kawiarki albo stalowe, albo aluminiowe. Jedna i druga działa dokładnie tak samo, a więc zasada ekstrakcji, zaparzania kawy jest dokładnie identyczna. Różnica tak naprawdę polega na tym, że jedna nadaje się do kuchenek indukcyjnych, a druga do kuchenek gazowych czy płyt grzewczych. I tyle. Jak zaparzyć kawę w kawiarce? Ano, moi drodzy, nic prostszego. Do przygotowania kawy w kawiarce potrzebujemy samej kawiarki, wody, kuchenki, no i oczywiście jakiejś fajnej, smacznej kawy. Ja do zaparzenia dzisiejszej kawy będę używał mieszanki z Kolumbii od niemieckiej palarni kawy Bonanza. Kawy, która charakteryzuje się, nie wiem, cynamonem, pieczonym jabłkiem, migdałami. Po otwarciu paczki, no, tyle w nas uderza różnych zapachów, że już nie mogę się doczekać smaku tej kawy. Jeżeli chodzi o ilość ziarnek, których potrzebujemy do kawiarki, najprostszym sposobem, słuchajcie, jest zapełnienie tego sitka. A więc sitko, które będzie służyło nam do ekstrakcji, zaparzenia tej kawy, przesypujemy ziarenkami kawy do linii brzegu, tak? A więc wsypujemy mniej więcej tyle
ile jest w stanie to sitko nam zmieścić. To jest najlepiej dobrana miarka samej kawy. Następnie mielimy. Kawę mielimy mniej więcej podobnie jak pod espresso, no bo takiego zmielenia kawiarka swoją drogą wymaga. Kiedy kawę mamy już zmieloną, wsypujemy ją do naszego sitka. Sitko możemy wcześniej zabezpieczyć na przykład filtrem do aeropresa, wcześniej oczywiście lekko zwilżając wrzątkiem, aby uniknąć tego papierowego posmaku. Nie musimy tego robić, ale jeżeli to zrobimy, kawa będzie nieco delikatniejsza. Następnie wsypujemy naszą zmieloną kawę do tego sitka. Nie uciskamy w żaden sposób, możemy ją lekko przygładzić naszą dłonią, naszymi palcami, tak aby ta zmielona kawa nam nie wysypywała się poza sitko. Następnie wstawiamy sitko do naszego pojemnika z wodą i przykręcamy dzbaneczek, górną część tej naszej kawiarki do tej części z wodą. Co ważne, woda, która znajduje się w tym pojemniku na wodę, powinna być wcześniej, w mojej ocenie, podgrzana. Nie wrzątek, ale już taka gdzieś w granicach 80-90 stopni. Dlaczego? Ano dlatego, że kawa, która będzie podgrzewana już na ogniu, czy na przykład na płycie grzewczej, nie będzie miała bardzo długo styczności z tym ciepłem, a więc tym samym nie będzie przegrzana, a nastąpi bardzo szybko ekstrakcja za pomocą wody i ta kawa będzie miała głębszy, ciekawszy w mojej ocenie smak, pozbawiony na pewno goryczy. A więc dokręcamy, najlepiej użyć w tym momencie ściereczki, aby nie poparzyć sobie dłoni przy dociskaniu, dokręcaniu tej górnej części do kawiarki. Kiedy mamy już ją dokręconą, stawiamy na ogniu i czekamy. Jak widzicie, z górnej części zaczyna nam się wydobywać nasza kawa, a zapach, który temu towarzyszy, no jest nie do opisania. Ja uwielbiam ten zapach. Ten zapach jest naprawdę fenomenalny. I już myślimy tylko o tym, aby tej kawy się napić. W przypadku naszej mieszanki kawy zapach jest naprawdę taki migdałowy, prażone migdały gdzieś przychodzą mi na myśl. Na pewno gdzieś jakieś pieczone jabłka, takie gdzieś nuty sensoryczne mi pojawiają się w moich nozdrzach. Każdy z Was pewnie będzie miał zupełnie inne odczucia, ale to jest właśnie najfajniejsze w tej kawie, że robimy coś, co daje nam tyle frajdy, takie. W momencie, kiedy będziemy już zaczynali finiszować, pojawia się z tego lejka u góry charakterystyczny dźwięk, takie syczenie, które staram się Wam tutaj gdzieś tam dogłębniej pokazać. I przy tym syczeniu jesteśmy już pewni tego, że za chwilę zaparzanie kawy w kawiarce będzie się kończyło. W momencie, kiedy to syczenie już jest bardzo głośne, bardzo silne i żaden napar nie zaczyna się już wydobywać przez nasz lejek, warto zdjąć kawiarkę momentalnie z ognia i najlepiej od razu tą dolną część na przykład przyłożyć pod zimną wodę z kranu. W tym momencie zakończymy momentalnie tą naszą ekstrakcję. Możemy oczywiście tylko odstawić, ta ekstrakcja również zostanie zakończona, ale będzie trwała trochę dłużej i ta goryczka, ta niefajna część z tej kawy będzie w tym momencie dostawała się nam do naszego naparu. Kiedy generalnie kawa jest zaparzona, tak naprawdę bierzemy do ręki i nalewamy sobie ją do filiżanki. W zależności od tego, jakiej mieszanki użyjecie, tak naprawdę kawa ta będzie zupełnie inaczej pachniała, zupełnie inaczej smakowała i dawała też innego kopa. Nasza kawa no pachnie bardzo czekoladowo. Ja wyczuwam te nuty czekoladowe, te migdałowe, to jabłko i wiem, że będzie tutaj lekko wyczuwalna również kwasowość. Fajne w tej kawie jest to, że na początku jest ona bardzo słodka, a im staje się chłodniejsza, staje się bardziej taka bardziej kwaśna, jagodowa, czy ta kwasowość jabłka się gdzieś pojawia. No, ja mam takie doznania. Ciekaw jestem Waszych doznań po wypiciu takiej kawy z kawiarki. No jest fenomenalna. Można tą kawę oczywiście również sobie rozcieńczyć i ja chyba tak zrobię, bo dla mnie dzisiaj jest zdecydowanie już za mocna. To kolejna kawa w czasie nagrywania tego odcinka. Można uzupełnić ją mlekiem, można ją wypić taką, jaka jest teraz, czyli w takiej postaci. Wszystko zależy od Was. Moi drodzy, a więc kawiarka za kilkadziesiąt złotych, dobrej jakości kawa i każdego dnia o poranku
po całym domu roznosi się fenomenalny zapach świeżo zaparzonej kawy. Tak smacznej, że nie jestem w stanie tego opisać. No, żałuję, że YouTube jeszcze nie pozwala nam na to, aby te zapachy, te doznania przekazywać ją jakoś w formie wideo. Same słowa też nie opiszą tego, co czuć w tej kawie. Jest ona naprawdę fenomenalna. Zachęcam Was do próbowania i zaparzania kawy, na przykład w kawiarce. Piszcie, dzielcie się Waszymi doznaniami. No i to tyle będzie, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, że wspólnie byliście ze mną, parzyliście tę kawę, no i w jakiś tam sposób pośrednio pijecie ją ze mną. A za tydzień opowiem Wam o tym panu, który stoi z tyłu za mną, ekspresie, który sprawiłem sobie pod kątem przyrządzania porannego espresso, americano, a czasami flat white'a dla całej rodziny. A więc urządzenia, które powinno się wcześniej czy później pojawić w Waszej kuchni. Urządzenie, które pozwala na przygotowanie mi takiej kawy, że naprawdę nieliczne kawiarnie potrafią ją przygotować w taki sposób, abym był ukontentowany. No jestem bardzo wymagający na chwilę obecną i uważam, że najlepsza kawa to kawa zrobiona u mnie w domu. Są oczywiście wyjątki, o tych wyjątkach pewnie jeszcze nieraz będę miał okazję Wam opowiedzieć, ale to chyba na razie tyle, więcej opowiem w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, dzięki jeszcze raz za uwagę. Zachęcam Was do subskrypcji, aby żaden film Was nie ominął. Zachęcam jeszcze raz do odwiedzin naszego sklepu bigcoffee.pl. To tam możecie znaleźć nie tylko tę przepyszną kawę, ale też kawiarki i wszelkiego rodzaju akcesoria do przyrządzania kawy w domu. Dzięki, jeszcze raz, do usłyszenia, hej!